A to już Krzysztof Rupa, Cyan Gold Team, czyli Gold Team z Świdnicy. Podopieczny trenera Bartłomieja Batko. Oczywiście nie mogło zabraknąć Mariusza Manololinkę, pierwszego polskiego posiadacza czarnego pasa w brazylijskim jiu-jitsu, jedynego chyba zawodnika w Polsce, który nie miał nigdy niebieskiego pasa, od razu awansował na purpurę. Legenda, tak tylko można powiedzieć o Mariuszu Linkę. Łukasz Borowski już przygotował Krzysztofa Rupę do tego pojedynku, nasmarował go, sprawdził, czy sprzęt jest odpowiedni, certyfikowany, czy ma wszystkie atesty unijne i nieunijne również. Jeszcze tylko nasza urocza pani Katman nałoży wazelinę na łuki bryjowe, na kości policzkowe, i za chwilę drugi z zawodników pojawi się w klatce, a tam już czeka nie tylko sędzia Grzegorz Szczepanik, ale również Sebastian Halama. Andrzej Gliniak już wyszedł, a to oznacza, że dosłownie sekundy dzielą nas od rozpoczęcia kolejnych wielkich sportowych emocji. I rozpoczynamy runda pierwsza, pojedynek zawodowy. Sebastian Halaman, on do tej pory jedną walkę zawodową przegrał. A Krzysztof Rupa debiutuje. No i debiutuje od razu, przyjmując kopnięcie dosyć niedozwolone, że tak powiem, krótko. No, sędzia Grzegorz Szczepanik jeszcze upomina Rupę, ale już wrócił do rywalizacji. Halama, teraz to on jest z góry, ale jest dźwignia na łokieć, ciągnie mocno, ale urwał! Krzysztof Rupa urywa rękę Sebastianowi Halamie. No cóż za debiut! O, to jest właśnie skuteczność Gold Team Jiu-Jitsu, to jest skuteczność Cyan. Gold Team Świdnica, Krzysztof Rupa, no szybciutko, z trójkąta do balachy. O, i balacha już na tyle skuteczna, żeby zmusić rywala do klepania. Oczywiście to jest wielka wrzawa wielu przyjaciół, znajomych zawodnika ze Świdnicy. O, bardzo szybko tutaj widzę Mariusz Linkę. Nie wiem, czy miał w ogóle możliwość, żeby coś podpowiedzieć zawodnikowi. Tymczasem głos Dolnego Śląska, sportowy głos Dolnego Śląska, Andrzej Gliniak, za chwilę odczyta nam oficjalny werdykt. Zwycięzcą walki przez walkę w pierwszej rundzie zostaje Krzysztof Rupa. Zapraszam pana Piotra Witka, mechanika pojazdowa Karwic, do oktagonu. Czekamy na wręczenie pucharu. W takim razie zrobię to nasze ringers. Gratulacje dla Krzysztofa. Krzysztof Rupa, Cyan Gold Team, zwycięzca pojedynku. Gratulacje. Szanowni Państwo, już za chwilę czwarte starcie przed nami.
Krzysztof Rupa, Krzysiek, no cóż to było za zwycięstwo tak naprawdę? No zaczęło się dosyć nieładnie, ale no ta balaczka najwyższych lotów, no nie wiem, Mariusz Linkę to na pewno bił brawo i wielce dumny jest z ciebie. Tak, Mariusz to nasz guru, cały czas szlifuję brazylijskie jiu-jitsu. Mój bazowy styl to stójka, aczkolwiek zakochałem się w jiu-jitsu i będę to dalej uprawiał. Nieczyste, troszkę za nisko, chciałem zacząć mocno, ale myślę, że było dobrze. No zacząłeś bardzo mocno, że tak powiem, bo to była twoja pierwsza walka zawodowa, jak się nie mylę. Tak jest, dzisiaj zaliczyłem swój debiut zawodowy. No powiem ci, że no tak szybko zwycięstwo, na pewno teraz krótki urlop, ale forma wysoka, więc pytanie, obrażeń nie masz, nie korci, żeby gdzieś spróbować szybko zawalczyć znowu? Myślę, że w niedługim czasie chyba zawalczę, nie będę się oszczędzał. Krzysiek, no to w takim razie no za wiele nie pogadamy, walka krótka, gratuluję ci, naprawdę poddanie wieczoru na pewno trafi do ciebie. Krzysztof Rupa, zwycięski, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.